Raz, dwa, trzy. Jedziemy, jedziemy. Cześć, cześć. Witam Was serdecznie na transmisji na żywo Mów po angielsku w pracy. 7 mitów o nauce angielskiego. Jak widzicie, mam dzisiaj specjalny strój do tej kampanii, do naszego, do tego live'u, do następnego live'u i do lekcji za 2 tygodnie, na którą Was dzisiaj będę zapraszała. Strój nie jest moim pomysłem, jest pomysłem mojej coachki Justyny Kwiatkowskiej z programu Zadbana Finansowo. Justynę i jej program bardzo, bardzo polecam przy okazji. A z tą koszulką, słuchajcie, miałam takie przejścia. Ja ją wczoraj odebrałam z Bronisz w ogóle. Ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że mieszkam na Jelonkach i wszystko zamawiam do paczkomatów. A ta paczka pojechała do Bronisz, ponieważ nadawca źle wpisał mój numer telefonu. Więc nie mogłam odebrać paczki, bo się nie zgadzał numer telefonu, bo miałam wpisać błędny numer telefonu. Więc słuchajcie, takie przeżycia miałam z odbieraniem tej koszulki, autobusy podmiejskie, normalnie jakaś masakra. Ale mam. I mam czapkę, która się dowiedziałam, że się nazywa biret. I która mi spada z głowy, więc nie wiem, ile z czapką pojedziemy, zanim mi spadnie. Dobra, słuchajcie, widzę, że dołączacie. Dajcie znać, czy widać, czy słychać. Ja tutaj wpisuję sobie, włączę sobie w komórce, żeby zobaczyć, czy działamy. Więc dajcie mi parę sekund. Ok. Jakoś Facebook mi nie wyświetla ostatnio komentarzy na komputerze, ale wyświetla na telefonie. Więc będę widziała, miejmy nadzieję, co do mnie piszecie. Dobra, ogarniam. Ok, tutaj videos. Dobra, już tutaj mamy. Jeszcze wyłączę dźwięk na telefonie. Ok, słuchajcie, dołączacie fantastycznie. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że dołączacie. Zaraz spadnie mi czapka. Sorry. Dobra, kochani, słuchajcie, to dzisiaj, tak jak obiecałam, 7 mitów o nauce angielskiego, czyli mów po angielsku w pracy. I ta transmisja na żywo, ten film jest dla Ciebie, jeśli używasz angielskiego w pracy, jeśli potrzebujesz go do kontaktów biznesowych, czyli albo jeśli prowadzisz własną firmę i działasz na rynkach międzynarodowych, albo jeśli pracujesz w firmie zagranicznej, w korporacji międzynarodowej i potrzebujesz tego angielskiego do celów zawodowych. I chcę Ci pokazać tutaj w tej serii live'ów, również w lekcji na żywo za 2 tygodnie i w kursie, który dla Was przygotowuję, że możesz się uczyć angielskiego do pracy i mówić nim, i mówić po angielsku w pracy i uczyć się lekko, łatwo i przyjemnie. Więc jeśli to taka wizja Cię kusi, to zapraszam, pokażę Ci dzisiaj, że to jest jak najbardziej możliwe. Jest to zupełnie możliwe. A opowiem Wam dzisiaj o tych 7 mitach, to jest jednocześnie 7 błędów, które bardzo, bardzo często popełniacie. Zresztą ja nie spotkałam żadnej osoby w mojej karierze, która by nie popełniała tych błędów, a przynajmniej ogromnej większości z nich. I jakby przez te błędy, dzięki tym błędom mam pracę, ponieważ potem trafiacie do mnie i całe tygodnie, miesiące, nawet lata zajmuje nam odkręcenie tych błędów. Więc to jest z jednej strony dla mnie dobre, ale z drugiej strony jakby utrwalacie sobie złe nawyki, które Was stopują w nauce. Uczycie się przez kilkadziesiąt lat tego angielskiego, zamiast zrobić to dużo szybciej. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że możecie sami to zmienić. I dzisiaj pokażę Ci właśnie, jak sam możesz naprawić te 7 błędów. I również podpowiem Ci, jak z moją pomocą możesz to zrobić, ale te wszystkie jakby rady dzisiejsze możesz zastosować w praktyce zupełnie samodzielnie i zupełnie za darmo. Dobrze, dla tych z Was, którzy mnie nie znają, nazywam się Kasia Sielicka, jestem lektorką angielskiego online. Tworzę kursy online i materiały do samodzielnej nauki, kursy PDF, audio, wideo. Jestem doktorem filologii angielskiej, magistrem filologii angielskiej i magistrem studiów amerykańskich. Na amerykanistyce robiłam amerykańską ekonomię i biznes.
Również większość moich uczniów pracuje w środowiskach biznesowych i używa angielskiego w pracy. Mam Cambridge Certificate of Proficiency in English, który potwierdza, że znam angielski na poziomie wykształconego native speakera. Mam oficjalne państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu nauczycielskiego i tysiące zadowolonych uczniów. Okej, więc to o mnie tak krótko. Dobra, słuchajcie, lecimy. Pierwszy mit, dobra? Zanim pierwszy mit, to tak jak już wspominałam, jeśli chcesz zobaczyć, jak obalanie tych mitów działa w praktyce, to serdecznie Cię zapraszam na bezpłatną lekcję angielskiego na żywo, Mów po angielsku w pracy, ucząc się z seriali. W czwartek, 21 listopada o 14. Link do zapisu macie tutaj na ekranie. Ja go później też wrzucę w komentarz. I nawet jeśli nie dasz rady być na żywo o tej 14, to dla osób zapisanych będzie dostępne nagranie. Ok? Więc zapraszam serdecznie, jeśli chcesz zobaczyć, jak można lekko, łatwo i przyjemnie uczyć się angielskiego, nie robiąc tych wszystkich błędów, o których Ci dzisiaj opowiem. No dobra, słuchajcie, te 7 mitów o nauce angielskiego w celach zawodowych, jedziemy. Jedziemy. Mit numer 1 to jest mit o osłuchiwaniu się. I to jest mit, że żeby zacząć mówić, zanim zaczniesz mówić po angielsku, trzeba się osłuchać z tym angielskim, że to ogólnie pomaga w nauce angielskiego. I nawet wczoraj robiłam na Facebooku, na LinkedIn ankietę na ten temat i potwierdzacie jakby to, co widzę po moich uczniach, że wierzycie w ten mit, że trzeba się osłuchać. I ja oglądam te filmy, żeby się osłuchać. I ja nie mówię płynnie po angielsku, bo nie jestem osłuchany i nie idzie mi ta komunikacja, bo muszę się więcej osłuchać. Słuchajcie, jest to totalna, wierutna bzdura. I mówię to z całym moim autorytetem doktora filologii angielskiej, popartym ponad 20 latami tłumaczenia, pracy i uczenia Was angielskiego. Jest to bzdura. Słuchajcie, osłuchiwanie tutaj nie ma nic do rzeczy. Były takie okrutne eksperymenty kiedyś prowadzone, w latach 60. bodajże, na małych dzieciach, które te dzieci nie miały kontaktu z mówionym angielskim, bo to akurat te dzieci miały się uczyć angielskiego jako swojego pierwszego języka. Tylko tym dzieciom puszczano telewizję. Tak, całą dobę miały telewizję, radio, więc mogły się osłuchiwać ile chciały. I te dzieci po roku takiego osłuchiwania się, one nadal po pierwsze nic nie rozumiały, po drugie nic nie mówiły. Słuchajcie, to były okrutne eksperymenty. Całe szczęście, że teraz są komisje etyczne, przez które eksperymenty muszą przejść, zanim zostaną zaakceptowane. Ale te dzieci po roku osłuchiwania się non-stop nadal nic nie mówiły po angielsku i nie rozumiały angielskiego. Słuchajcie, osłuchiwanie się nie działa. Robiono też eksperymenty w kontekście drugiego języka. Też próbowano ludzi nauczyć jakiegoś obcego języka, bazując na to, żeby się osłuchiwali. Nie wyszło, nie działa. Co działa? Słuchajcie, działa mówienie. Mówienie. Nawet do siebie. Kiedy ja się sama uczyłam angielskiego, bardzo dużo do siebie mówiłam. W głowie, na głos, ze sobą rozmawiałam. W końcu macie inteligentnego partnera do rozmowy, samych siebie. Mówienie do innych to bardzo pomaga. Nawet znajdźcie sobie jakiegoś Polaka, z którym będziecie gadać po angielsku. Żeby mówić po angielsku, trzeba mówić, trzeba tego używać w mówieniu. W moich kursach i w moich materiałach, które dla Was przygotowuję do samodzielnej nauki, fakt, dużo słuchamy, ale zaraz potem pokazuję Wam, jak tego używać w mówieniu o sobie w kontekście biznesowym, ok? Więc to mówienie jest najważniejsze, nie osłuchiwanie się. I sami też to możecie wdrożyć, czyli posłuchać tak, ale potem od razu użyć tego w mówieniu. Okej, dobra. Mit numer 2. A przy okazji, jeśli macie jakieś pytanie, jakieś wątpliwości, coś jest niejasne, wpisujcie tutaj w komentarzu, albo teraz na żywo, albo później, jeśli oglądacie nagranie. Ja teraz będę na bieżąco odpowiadała na Wasze pytania tutaj na Facebooku, natomiast później będę wracała do tego i odpowiadała na wszystkie pytania, wątpliwości, więc pytajcie. Jestem też
ciekawe, czy wy popełniacie te błędy. Dajcie znać, czy i wy uważacie, że... Czyli wy byliście przekonani, że osłuchiwanie jest kluczem do lepszego mówienia po angielsku? Albo czy wy też wierzycie w mit numer 2, który brzmi: nie rozumiem native speakerów, bo mówią za szybko? To jest jakby wasze główne usprawiedliwienie, że czegoś tam nie zrozumiałeś, nie zrozumiałaś, bo mówili za szybko. Albo jeszcze moje ulubione, bo mówią jakby mieli kluski w buzi. Okay? Albo on ma dziwny akcent. Albo, no tak, ale mój lektor był Brytyjczykiem, a to jest Amerykanin, więc dlatego nie rozumiem. I słuchajcie, mówię wam znowu, to jest całą mocą mojego autorytetu. Nie! Bzdura! Powiem ci, dlaczego nie rozumiesz native speakerów. To jest zresztą to, o czym mówiłam kilka miesięcy temu na moim poprzednim kursie. To był kurs, jak rozumieć native speakerów angielskiego i być przez nich rozumianym. Nie rozumiesz ich, ponieważ nie wiesz, bo ci nikt nie powiedział, o zjawiskach fonologicznych, zjawiskach w wymowie, które zachodzą powyżej indywidualnych dźwięków i słów. Czyli nikt ci nie powiedział, że kilka kilka pomarańczy to wcale nie jest some oranges, tylko some oranges. Ok? Widzicie różnicę? Some oranges, some oranges. Ok, jeśli nie widzicie tego, to zapraszam na kurs wymowy. Gwarantuję wam, że native speaker widzi różnicę i nie zrozumie some oranges, za to zrozumie i powie some oranges. Okej, i na to też ja zawsze zwracam uwagę w moich kursach, w moich materiałach, które dla was przygotowuję. Bardzo, bardzo podkreślam, które aspekty wymowy angielskiej sprawiają, że nie rozumiecie native speakerów. I oni was przy okazji też nie rozumieją. Okej, więc to nie dlatego, że mówią za szybko albo z innym akcentem. Nie, nie, nie. Tu coś zupełnie innego się dzieje, ponieważ angielski jest zupełnie innym językiem niż polski, a francuski, niemiecki. Czyli nawet jeśli macie dużo doświadczenia z innymi językami obcymi, angielski jest zupełnie inny pod względem właśnie wymowy. Okej, dobra. Mit numer 3. To jest to, że kiedy używacie angielskiego w pracy, to macie takie przeświadczenie, takie parcie na to, żeby używać zaawansowanego słownictwa i gramatyki. Czyli nie chcecie powiedzieć prostymi słowami: zaplanujmy spotkanie, let's plan a meeting, tylko próbujecie jakoś to strasznie naokoło powiedzieć: let's schedule an appointment if that's convenient for you, according to your availability next week, if that's ever possible, and I'm really sorry to disturb you. Okay? I próbujecie to ubrać w taką watę językową. I to jest spowodowane polskim, bo po polsku mamy tak, że im mówisz bardziej skomplikowanym językiem, tym brzmisz mądrzej, okej? Okay? I zresztą, jak ja widzę w naszej windzie w bloku ogłoszenia spółdzielni, jakieś tam informacje, to tam nie jest głosowaliśmy na prezesa, tylko w drodze procedury inicjacyjnej numer coś tam większością zgromadzonych członków podjęliśmy procedurę wyboru prezesa w drodze głosowania. Jezus Maria, po prostu dwukilometrowe zdanie, a można to powiedzieć w dwóch słowach. Angielski jest zupełnie innym językiem. On jest prostym językiem, więc jeśli używacie prostego języka, jeśli jesteście zrozumiali, to jest właśnie na plus. Okay? Też często myślicie, że native speakerzy was nie rozumieją, albo partnerzy w zagranicznych krajach, bo używacie tych prostych struktur, a oni oczekują bardziej skomplikowanych. Nie, nieprawda. Nie rozumieją was przez native speakerzy, przez błędny akcent wyrazowy i przez te wyrażenia w wymowie zachodzące między słowami. Okay? Więc słuchajcie, im prościej, tym lepiej. Okay? Dobra. Mit numer 4, takie przeświadczenie, które was często funkcjonuje, to jest to, że nic nie powiem, dopóki nie będę pewien albo pewna poprawności. To was bardzo często blokuje, bardzo często was stopuje i ja to w pewnym stopniu rozumiem. Chcecie być dobrzy w tym, co robicie i to jest jak najbardziej ok. Natomiast niestety chciałam was rozczarować, nigdy nie będziecie pewni poprawności.
Nigdy, 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 niestety. Pomyślcie, jak używacie polskiego. Czy w polskim zawsze jesteście pewni, że mówicie poprawnie? Czy zawsze jesteście pewni, że macie poprawną pisownię? Ja na przykład wczoraj w Vola Parku widziałam, że coś tam jest naprzeciwko oszą. I naprzeciwko było napisane osobno. I się zaczęłam zastanawiać, czy naprzeciwko się pisze osobno? Czy razem? Ja nie wiem. Albo tak jak tutaj dzisiaj z Wami przed chwilą, czy mu się mówi pomarańczy, czy pomarańcz. Prawdopodobnie obie formy są poprawne, okay? Ale co chwila mamy takie zagwozdki językowe, których nie jesteśmy pewni. I to jest jak najbardziej normalne. Ja angielski też często sprawdzam, że myślę, że to tak jest, ale sprawdzę dla pewności. I to po 40 latach nauki z doktoratem i Certificate of Proficiency, który niby stwierdza, że znam ten angielski jak wykształcony native speaker. Okay? Słuchajcie, zaraz mi to spadnie totalnie. Dobra, kto obstawia? Obstawiajcie, w której minucie nagrania mi spadnie biret. Wpisujcie w komentarzach jakąś nagrodę dla zwycięzcy. Wymyślę. O, cześć Sylwio, miło, że jesteś tutaj z nami, wywaliło mnie właśnie z filmu, zobaczyłam, że jest Sylwia i mnie wywaliło. Okej, dobra, słuchajcie. Więc musicie zacząć mówić, zanim będziecie pewni tej poprawności. I tu się pojawia Wasz kolejny problem, jak przełamać ten lęk przed mówieniem. I tutaj znowu jedyne rozwiązanie to mówić, mówić i jeszcze raz mówić. Okej. Widzę, że mieliśmy chyba jakąś małą przerwę, ale znowu jesteśmy na żywo. Znowu działamy, wydaje mi się. Okej, dobra. Mówić, 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 mówić do siebie, znaleźć jakiegoś native speakera na Penfrienda, znaleźć chłopaka albo dziewczynę, który jest native speakerem, albo jakiegoś polskiego znajomego, albo zrobić grupę, w której gadacie po angielsku. Słuchajcie, moja uczennica Ania, pozdrawiam Anię, jeśli mnie ogląda. Znowu jakieś błędy nam tu wyskakują. Dobra, mam nadzieję, że mnie widzicie. O, Sylwia, nawet native speakerzy, którzy są filologami swojego języka ojczystego, nie są pewni. Dziękuję Ci, Sylwio, bardzo. Ja nie znam żadnego filologa języka polskiego, więc nie wiem, ale dziękuję Ci bardzo za potwierdzenie tego. Opowiadałam Wam o Ani, która jest moją słuchaczką, pozdrawiam Anię serdecznie i ona w swojej miejscowości założyła albo dołączyła do grupy, w której się spotykają sąsiedzi i mówią po angielsku, gadają po angielsku w pubie i to jest ekstra. I słuchajcie, i może ten angielski nie będzie doskonały, olać to, ok? Słuchajcie, mówić takim angielskim, jaki macie, bo to jest najlepszy angielski, jaki macie w danej chwili, ok? O, dzięki Sylwy, że mnie widzisz i słyszysz bez zakłóceń. To widocznie mój telefon robi jakieś dziwne rzeczy. Okay. Jeszcze mój sąsiad zaczął się tłuc u góry, okej? Okay? Chwilowo przestał, ale zobaczymy, co z sąsiadem będzie. Dobra, więc słuchajcie, przełamujcie ten lęk przed mówieniem po prostu mówiąc. Mit piąty. Skutecznie nauczę się tylko z lektorem. Słuchajcie, może nie powinnam o tym mówić. To jest bardzo dobry mit dla mnie, bo przychodzicie do mnie na lekcje. Więc ten mit mi służy. I służy lektorom, i służy szkołom językowym. Ale jest absolutnym mitem, a nie faktem. Prawda jest taka, że spokojnie, ogromnej większości angielskiego dacie radę się nauczyć sami. Ja powiem o sobie, że ja uczyłam się angielskiego całkiem sama. Całkiem, całkiem, całkowicie sama. Znalazłam jakieś książki dla dzieci, znalazłam jakiś podręcznik Your English ABC, potem był taki podręcznik English is Fun i znajdowałam te rzeczy, znajdowałam jakieś płyty jeszcze winylowe, wtedy były czarne, słuchałam tego, coś tam sobie powtarzałam, to było zupełnie, zupełnie samodzielnie. Pierwszą lekcję angielskiego, tam był ten angielski, w liceum miałam angielski. Jak to się stało, że ja w podstawówce nie miałam angielskiego? Nie pamiętam angielskiego z podstawówki, może nie było. W liceum miałam angielski, ten angielski był od podstaw, a ja już byłam tam lata świetlne przed całą grupą, więc tak jakby nie było. Miałam w życiu jedną lekcję angielskiego,
jak miałam 17 lat, przygotowywałam się wtedy w liceum do egzaminu First Certificate i chciałam, żeby ktoś ze mną speaking poćwiczył. I to była moja pierwsza i jedyna w tamtym czasie lekcja angielskiego. Można się nauczyć samodzielnie, kochani, słuchajcie, tylko trzeba albo intuicyjnie to zrobić, bo ja leciałam na czuja intuicyjnie, albo wiedzieć jak. Na szczęście dziś jest bardzo dużo materiałów, też ja dużo wiedzy za darmo udostępniam, na przykład tutaj to, co do Was dzisiaj mówię, to, co będę pokazywała Wam za 2 tygodnie na tej lekcji bezpłatnej na żywo. Trzeba wiedzieć jak, żeby iść na skróty, tak? Żeby Wam było łatwiej. I ja właśnie dlatego przygotowuję dla Was materiały, kursy, w których prowadzę Was krok po kroku, żeby Wam było łatwiej. Wtedy możesz się uczyć, kiedy chcesz, gdzie chcesz i za małe pieniądze. I też nie musisz się uczyć w grupie, niektórych stresuje nauka w grupie, indywidualnie jest stresująco i drogo i trzeba się z godzinami wstrzelić, więc absolutnie nie musicie tego robić. Możecie to sami obczaić, możecie korzystać z gotowych materiałów, innych lektorów, z moich gotowych materiałów, można się samemu nauczyć. Ja jestem tego najlepszym dowodem. Dobra, kochani, 2 mity nam zostały. Mit numer 6. Skutecznie nauczę się tylko z podręczników biznesowych. Często, kiedy rozpoczynam współpracę z uczniami biznesowymi, pracuję głównie z menadżerami, z dyrektorami z korporacji międzynarodowych i z firm zagranicznych, to oni często mi mówią, że ja chcę podręcznik biznesowy koniecznie, bo potrzebuję angielskiego biznesowego. Tymczasem okazuje się, że ten angielski biznesowy to już macie obcykany, ten Wasz branżowy już znacie doskonale, a brakuje Wam takiego zwykłego small talku, czyli potraficie opowiedzieć o swoich obowiązkach. Sylwia, nie ćwiczyłaś wtedy mówienia z nikim? Nie, nie ćwiczyłam, mówiłam do siebie. Rozmawiałam do siebie w głowie i z... Jezus Maria. I z lustrem, czyli też do siebie, ale na głos. Dopiero jak byłam na filologii angielskiej, to mi wyprostowali te właśnie suprasegmentalne zjawiska z wymową, bo ja w ogóle słuchu muzycznego nie mam. Talentu do języków też nie mam zbytniego, tylko byłam zakochana w Michaelu Jacksonie, więc musiałam wiedzieć, o czym śpiewa, więc musiałam się tego angielskiego nauczyć. Kiedyś tam pojadę do niego i zostanę jego żoną, to było moje marzenie jako nastolatka, a on potem wziął i umarł biedny. Więc nie. Rzeczywiście te niektóre zjawiska z wymowy, Sylwio, na filologii angielskiej musiałam poprawić, bo sama tego nie wyłapałam. Zresztą bardzo ciężko jest to samemu wyłapać. Okej. Okay. Podręczniki biznesowe, tak? Chcecie z tych podręczników biznesowych się uczyć? One po pierwsze są strasznie nudne, po drugie już macie ten język, a po trzecie potrzebujecie small talku, czyli to jest taki sam język jak na co dzień. I to jest coś, co ja wykorzystuję w mojej pracy, że ja uczę moich uczniów, dyrektorów, specjalistów z wiadomości, z piosenek, z filmów, z seriali i potem od razu to słownictwo, tę gramatykę, tę wymowę, frazale, idiomy wprowadzamy do kontekstów biznesowych i oni przy kawie, na spotkaniach, w mailach używają tego języka z tych fajnych kontekstów. Te podręczniki biznesowe są strasznie, koszmarnie nudne i ci z Was, którzy się z nich uczyli, mogą mi to przyznać. Więc używajcie materiałów autentycznych, zwykłych, fajnych, albo sami, albo korzystajcie z gotowych materiałów, gdzie macie to podane na tacy. Dzięki Sylwio za wała. Aki. I ostatni mit przed nami. Ja się zawsze strasznie rozgaduję z Wami. Planowałam na 10 minut, a już tutaj 23 leci. Sorry Wam. Przepraszam Wam bardzo. Musicie mnie wysłuchiwać. Dobra, ale to już ostatni mit. Mit numer 7. To jest to, że jak już się przekonacie do tego, że można mówić po angielsku w pracy, ucząc się z seriali, to oglądacie te seriale z oryginalnym dźwiękiem, haha, tacy jesteście dumni, ale z polskimi napisami. I słuchajcie, i dlaczego to jest bez sensu? To jest zupełnie bez sensu ze względu na to, jak działa nasz mózg, nasza percepcja, nasze zmysły, że szybciej czytamy, niż słyszymy. Często jest tak, spróbujcie zauważyć, że przeczytasz napisy polskie, albo angielski, albo jakikolwiek napis w jakimkolwiek języku, zanim ta postać cokolwiek powie.
tak? Zauważcie to, ok? Ja tak często mam, jak co ja ostatnio próbowałam oglądać. Kasa, coś tam. Próbowałam Money Heist? Boże, nie wiem, coś na Netflixie w takich czerwonych strojach są. I on jest po hiszpańsku i próbowałam oglądać z napisami angielskimi. I myślałam, że przy okazji podszkolę mój hiszpański, który jest w atrofii totalnej. Jedyne zdanie, które znam, to nos puede dar un tenedor, por favor. Czyli proszę nam przynieść widelec, chyba. I nie, i po prostu jakby hiszpańskiego w ogóle nie rejestrowałam, bo moje oczy widziały angielski, zanim usłyszałam hiszpański, więc mój mózg już wiedział, o co chodzi, więc już nie musiał wysilać. Więc to nie działa, nie działa, nie działa, nie działa. Co działa? Ja to mówiłam tydzień temu w live'ie, jeśli wiem, że Sylwia byłaś, wiem, że wielu z Was też było, więc dawajcie, więc zerknijcie do tego zeszłego tygodniowego. Podałam Wam te 10 kroków, według których możecie się uczyć, właśnie samodzielnie z seriali, a tak na szybko to żadne polskie napisy, ok? Pierwsze oglądanie to jest sam dźwięk bez napisów, drugie oglądanie dźwięk angielski i napisy angielskie, jeśli koniecznie musicie, ok? I potem trzecie oglądanie to znowu bez napisów koniecznie, żeby jednak słuchać i potem mówić. Okay. I to też w moich materiałach, w moich kursach pokazuję Wam, jak to robić. I jakby to wszystko złożę dla Was do kupy w bezpłatnej lekcji angielskiego na żywo za 2 tygodnie. Zapraszam serdecznie, serdecznie, serdecznie. Mów po angielsku w pracy, ucząc się z seriali i unikając tych 7 błędów, o których Ci dzisiaj powiedziałam. Pokażę Ci, jak się samodzielnie możesz uczyć lekko, łatwo i przyjemnie do kontekstów biznesowych. Okej, słuchajcie, więc zaraz wrzucę, widzicie linka tutaj na ekranie. To wszystko, co miałam dla Was na dzisiaj. Czapka mi nie spadła, jestem z siebie bardzo dumna. Mogę iść balansować na linie. Okej, wrzucę tutaj zaraz linka w komentarzu i mam nadzieję do zobaczenia na żywo za 2 tygodnie. Dawajcie znać, jeśli macie jakieś pytania lub przemyślenia i czy też popełniacie te 7 błędów. Dziękuję bardzo za uwagę. Pa, pa.